Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Małgorzata Kospin. Cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. Dziś opowiem o drzemce. Co drzemie w drzemce? Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jak pokazują badania, okazuje się, że aż 2/3 Polaków ma problem ze snem. Stąd też stwierdziłam, że bardzo dobrze będzie poruszyć temat drzemki. Drzemki to znaczy krótkiego snu w trakcie dnia. Jak pokazują wszystkie badania, aż 46% Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Aż 44% Polaków jest zmęczonych po przebudzeniu, a aż 34% Polaków ma problem ze snem, budzi się w nocy. Te oto badania pokazują, że może warto w trakcie dnia przeznaczyć sobie taki czas na drzemkę. Problem jest w tym, że najlepiej, żeby ta drzemka odbyła się między godziną 13 a 16, a wtedy większość z nas jest w pracy. Natomiast te osoby, które nie są w pracy, zachęcam, żeby właśnie od 13 do 16 znalazły taką chwilę na drzemkę. Dlaczego nie powinniśmy drzemać po godzinie 16? Dlatego, że wtedy nasz organizm przygotowuje się do snu i może być tak, że będzie nam trudniej zasnąć w nocy. Teraz opowiem o długości drzemki i o tym, jakich efektów możemy się spodziewać. 6-minutowa drzemka wspomaga procesy pamięciowe. Drzemka 20-30-minutowa pomaga poprawić czas reakcji oraz pomaga we wszystkich procesach metabolicznych. Drzemka 30-60 minut ułatwia podejmowanie decyzji oraz orientację w przestrzeni. Drzemka 60-minutowa poprawia naszą pamięć długotrwałą. Drzemka 90-minutowa poprawia naszą kreatywność i ułatwia radzenie sobie z różnego rodzaju emocjami. Krótka drzemka, długie życie. Jak pokazują naukowcy, drzemka 3 razy w tygodniu powoduje, że aż 37% zmniejsza się ryzyko śmierci związane z zaburzeniami pracy serca. Także stąd moja zachęta do tego, że jeżeli mamy czas, jeżeli możemy, to próbujmy drzemać. No, nie wiem jak Wy, no, dla mnie wydawało się to zawsze dziwne i trudne, bo ja jak już zacznę spać, to już jest koniec. Wydaje mi się, że wtedy zupełnie budzę się w nowej rzeczywistości, jakbym nowy dzień zaczynała od nowa. Natomiast myślę, że spróbuję tych drzemek 6-minutowych, bo rzeczywiście potrzebuję takiego zastrzyku energii, odpocznienia i tego będę starała się szukać, może nie w tygodniu, bo pracuję, natomiast w weekendy spróbuję, zobaczę jakie będą efekty. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam również do odwiedzenia mojego fanpage'a, do oglądania wszystkich filmów, które publikuję w każdą niedzielę o godzinie 9:30. Mam nadzieję, że zachęciłam Ciebie do drzemki, do tego, żeby chociaż spróbować drzemać. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Wszystkie opisy, proszę, komentarze zamieście poniżej. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa!